Gott erhalte Franz der Kaiser. Unseren guten Kaiser Franz. Shalom, Aweja, witam wszystkich bardzo serdecznie naszym świątecznym Enzigu, naszą Austrią kochaną pod Habsburgów ukochanych. Łapę górę, zużyty komentarz, wrzucam na Discordzika, Patra i na Twitch streama. Kolejny odcineczek z przygotowań do wielkiego upadku, wielkiego Enzigu. Myślę, że dzisiaj mamy 37, myślę, że dzisiaj spokojnie powinniśmy dotrzeć do wojny, także ostatnie przygotowania, ostatnie szanse, żeby otrzymać serduszko od Romla, bo kto wie, co go spotka na froncie. My ostatnio walczyliśmy o utrzymanie naszych wpływów, na utrzymanie naszych wpływów w Bawarii, sobie dalej walczymy. I chyba dalej nie możemy jeszcze klikać celów narodowych, tak mi się wydaje, więc lecimy powolutku, na spokojnie. Czas upadku wojen totalnych przed nami. Ej, chyba powinno się udać, bo teraz klikam increase our court influence by 5, Bawaria straci 3 stabilki i mamy 70%. Jak mamy 70%, to Franz Ferdinand Rule zabezpieczona, zabezpieczyliśmy jego pozycję, dlatego naszego tutaj, to jest nasz wujaszek, nie, co mu na święta na kolankach siedzieliśmy, on nam śpiewał kolędy. Także cyk, zamach stanu, znaczy zamach... No w sumie tak, zamach na naszą konfederację, a nasz pokój, a nasz porządek i sprawiedliwość w Bawarii, właściwie w południowych Niemczech, został zażegnany, a tak? Także udało się, great sukces, mechaniczka przetrwała, żaden Ruprecht, żaden Rundstedt, tylko nasz kochany wujaszek, czyli w sumie malutki sukces na początek. To też jest format Talenkriegu i Enzigu, tak, dyplomacja to i polityka, to też jest formacja Talenkriegu. Sprawa jest taka, tylko żeby kosztowało nas to chyba rok, nie robiliśmy celów narodowych. Ta, możemy teraz to klikać. My musimy jak najszybciej zrobić to, żeby przywrócić porządek w state'ach i to Cesar of our time blokuje nam większość drzewek, więc musimy jak najszybciej zrobić. Tu na szczęście są jakieś buściki do chciałem powiedzieć dyplomacji, czas na dyplomacji się skończył. To co widzieliście to był ostatni element dyplomacji w tej serii. Teraz pora na nasze super ciężkie pancerniczki. Bo czołgów to my jeszcze nie mamy żadnych. Właśnie, czy musimy tą flotę szkolić? Czy my naprawdę chcemy 4 lotniskowce do wojny? No nie oszukujmy się. W tej serii 4 lotniskowców do wojny nie będzie. Może szkoda trochę paliwa. Moglibyśmy tą armię przetrenować, żeby nie była taka różowiutka. Yeah. Jakby ktoś przypomni nam, że są serduszka w komentarzu, jak ktoś chce dostać podwójne serduszko, to byłoby miło, jakby policzył, kiedy przestałem robić cele narodowe, bo to jeszcze w poprzednim odcinku było, nie? Ile miesięcy? Mi się tak wydaje, że plus minus rok chyba... No może przesadzam, jakieś 3/4 roku nie robiliśmy żadnego celu narodowego, a że tu cele robią się, my już powinniśmy mieć to dawno skończone. Ale wiecie, dlaczego my to nie robiliśmy? Bo gramy na poziomie elitarnym! A co daje poziom elitarny? Mniej PP, wszystko, research speed, wszystko jest wydłużone. Przypominam, że boty są zboostowane, ci nasi główni oponenci. Nie wiem, czy dobrze też zboostowałem, bo mówiliście, że Francja może szybko się przewrócić przez to, jak zboostowałem żbiszków dookoła. Szpoko, bo Francja potencjalnie to może być, znaczy nie wiem, jak oni pójdą, ale oni teoretycznie mogą nas ratować. Także, no. Dobra, to mamy zrobione. O, wygrali, bo tam była wojna domowa. Znaczy, problem jest taki, że to są komuniści. I mamy dość długą granicę z komunistami. Na szczęście ofensywa brusiłowa tutaj się nie wydarzyła, bo to wydarzyło się w tym lore przynajmniej coś gorszego. Ruscy podeszli swego czasu aż pod Wiedeń, tylko cud nam tam jakiś uratował z tego, co pamiętam. I trzeba by zacząć zaciskać pięść na tych żbiczkach. Trzeba by wysłać więcej żołnierzy do Ostrawy. Aha, bo tu mamy dwie opcje, albo możemy się z nimi dogadać i tracimy PP i factory output, albo możemy wysłać wojsko i stracimy troszeczkę manpowera i tego, to ja wolę oczywiście to tracić niż factory output i political power, zdecydowanie. O, Pewee, pamiętacie go z ostatniej serii? Event był, że wojna wybuchła między klikami poszczególnymi, no nie, na razie tutaj widzę że nawet Japonia zainterweniowała. Tutaj ten region nie ma kontentu, ej, ta modyfikacja ma taki fajny potencjał. Podoba mi się to lord, ale tak wolno ją robią. Straszne rzeczy, dobra. Czy my możemy spacyfikować, tak, suppress Hungarian na nationalizm, weekly manpower, dobra. To jeszcze nam zostaną tylko Włosi. O tak, gdzieś tam bebici biega, trzeba go spacyfikować. O, porządek i sprawiedliwość. Prawo i sprawiedliwość, o tak. Tego potrzeba w naszym Vaterlandzie. Co to za wojna domowa? Co to za wojna Serbian Civil War? Wina Aleksandra.
My tu chyba możemy wsparcie wysłać, nieprawdaż? Możemy wysłać? Tak, tak. Kogo my wysyłamy? Dorbę Orbenowicz. Czekajcie, muszę zlokalizować, który to jest nasz. A to jest nasz papet, to nie to. To jesteś ty. Dorbę Orbenowicz. Prosi o wsparcie. Czyli my jesteśmy po stronie Hercegowiny. Jakby wybuchła jugosłowiańska wojna domowa, to Austria będzie po stronie Hercegowiny. Możemy wysłać trochę żołnierzy. 3 volunteersów. Możemy wysłać jeszcze więcej. War support minus 10, ok. Albo możemy, nie no, oczywiście, więcej wyślemy. Kogo my chcemy wysłać, jak my obecnie pacyfikujemy? Poczekajcie. Generałów, jak patrzyłem, mamy dobrych. Mamy na tyle dobrych, że ich ciężko będzie lepiej wylewelować. Aha, war tension jest za niski, no to fajnie, no to fajnie, że wysłaliśmy, bo chciałem wysłać mu piechotę górską, idealnie 5 dywizji piechoty górskiej. Okej, okay, okej, okay, no to, no to mamy... Serio? Jest za mało war tension? O, największe war tension my na razie wygenerowaliśmy. Dobra, cicho. Do Wenecji trzeba wysłać 3 dywizje. No to w sumie ty polecisz do Wenecji, tymi górskiej. Mieli jechać na wojnę domową, Jugosławii zaprowadzać porządek, a przypadkiem wsiedli do złego pociągu i pojechali do Wenecji pacyfikować bebików. tak, Supres Italia da nationalizm, dokładnie tak. Jak my największe war tension my generowaliśmy? Co jest? My z 19% my wygenerowaliśmy 17? Halo, to my jesteśmy gwarantem pokoju na tym świecie, co jest? Ojej. O, mogę wysłać jednak, 6 dywizji, o jacie, 6 dywizji mogę wysłać, świetnie. No to 6 dywizji, to jeszcze jedną dywizję ci wrzucimy. Cyk, Józef Wątróbka, wyślij, lecisz. Mam nadzieję, że teraz to się nie przerwie, nie jak oni polecieli, nie, dobra, świetnie się robi. Powinniśmy zdążyć, zanim nasza Hercegowina upadnie. Tego Aleksandra trzeba zniszczyć. Ta, masz wsparcie od bolszewików! O nie. O nie, znowu ci Rosjanie przeklęci. Dobra, wy wracajcie do serduszka Dromla, które każdy z was dostanie pod komentarzem, tak, tak. No, szybko, powinniśmy to utrzymać. Dobra, jest, świetnie, utrzymaliśmy od razu wsparcie. Ruscy wysłali czołgi, no te czołgi tutaj, o, Division Recovery Rate, Surrender Limit. My troszeczkę pozajmowaliśmy debuffu do przemysłu, te dwa cele były bardzo fajne. Powoli nasz przemysł jakoś zaczyna się rozkręcać, powolutku. Jakieś kontruderzenie? Jakieś malutkie kontruderzenie? Żeby się udało przepchnąć. Tutaj jedna dywizja, zostaje ten lajcik. Trochę brakuje nam karabinsów. Nawet trochę bardziej nam brakuje tych karabinsów. Ale może byśmy dali radę jakieś kontruderzenie zrobić. Poza tym przypominam, że przyjechaliśmy tutaj. Koniec okupacji Wenecji. O, świetnie. Wenecja pozostanie w naszych rąsiach. No i cyk, i prawidłowo. I to mi się podoba. Damy radę za ich przepchnąć. O, odnowienie, remove all debuffs from the scars of the Hungarian Revolution, nice. To PP odzyskujemy. Bo oni nam chyba to ciągnęli PP. Korów dalej nie mamy, bo kory my chyba dopiero tutaj uzyskujemy. Ale powinniśmy teraz więcej PP zyskiwać, nawet robiąc cel narodowy. Damy radę to przepchnąć, jedna dywizja tego broni? O, przepchnęli, no, super, dobra. Wielka kontrofensywa, nice. Dobra, chyba tego nie utrzymamy, trzeba by wycofać się za rzekę. Dobra, broniąc się też możemy im pomagać. Broniąc się też możemy... O, koniec... co? Przeklikałem ten event, a tam było coś koniec... chyba cesarskiej rodziny w Rosji. No cóż, smutne, niestety nie wyszło. Dobra, wycofaj ich za tą rzekę. Wycofajcie się za tą rzekę, a my tymczasem cesar naszych czasów. O, tak. Kory na Lombardię i w sumie wszędzie. Na Czechy i... O, zarąbiście, nice, bo... 200 tysięcy manpowera i, nie no, już dwa pracujące slociki, no to powoli, powoli tak i zaczyna wyglądać, powolutku. Ostatnia szansa na przetrwanie naszego Sejmu, Sejmu, który łączy wszystkie narodowości, w sensie Czechów, Węgrów, nas Austriaków oraz Włochów w naszej pięknej monarchii. Możemy utrzymać go jako papeta. Zwłaszcza, że dzisiaj po obfitym śniadanku, połowa eventu to jest o tym, jak Karol sobie śniadanko, jakie piękny zjadł, te kiełbaski, jajeczka smażone z jacy, musi naprawdę dobrze podjadać tam na nasz monarcha, żeby miał siłę rządzić imperium. I potem poszedł do tego Sejmu, a tam okazało się, że praktycznie wszędzie są puste miejsca, nikt nie przyszedł na posiedzenie. I możemy tak. Możemy dalej trzymać ten Sejm jako papeta, zwłaszcza, że spacyfikowaliśmy ich wszystkich i zaprowadzamy porządek, więc ja bym był za tą opcją. Albo możemy rozwiązać ten parlament, ten Sejm, czy jak to się nazywa, i wprowadzić despotyczną monarchię. Z tym, że my jesteśmy multikulti, nie jesteśmy jak ci chtwu Francuzi,
ci chatwu Francuzi, jednorodni, etniczni, że wszyscy wiecie, jaka jest dzisiejsza Francja, a wiecie, jaka jest Francja tutaj za Napoleona. Więc my tacy nie jesteśmy. My jesteśmy multikulti, szczęście, radość. Jak w Wiktorii multikulti się wprowadza, tak samo my tutaj myślę, że utrzymamy ich jako papeta. Co daje więcej PP, ja nie chciałem tam tracić setki PP, bo mamy naprawdę duże braki. Wiecie, że jeszcze od początku nic tutaj nie wrzuciliśmy, nie? Od początku nic tutaj jeszcze nie zostało wrzucone, to jest skandaliczne. Skandaliczne! Bo też tak przeglądałem drzewko i to chyba nie ma większego znaczenia, bo nie widziałem, żeby tutaj coś się... O, odblokowało się drzewko przemysłowe, super, nareszcie, dobra. Czuję, że mamy szansę przetrwać. Czuję, że mamy szansę przetrwać. Ty nie atakuj, ty się broń! Wyślemy Kleberka, tak, Kleberk ze specjalną misją na wojnę domową w Jugosławii jako marszałek, przyjmie naczelne dowództwo. My tej wojny nie wygramy, bo ta Czarnogóra ma, nie wiem, 5 dywizji, 6 dywizji, a ta Jugosławia ma pełno, więc jeszcze ma wsparcie od ruskich. No, ja tego im nie wygram, a ci mają za mało, więc farmimy tylko Army Experience. Ale nie mówcie im tego, walczymy za nich do końca. Półtorej roku, sierpień 37, pierwsza zmiana. I wiecie co robimy? Od razu częściowa mobilizacja. Czy tak z ciekawości? Lecimy, pracujemy na dwa sloty, wrzucimy częściową mobilizację, lecimy 6 cywilniaków, a jak jeszcze oddadzą kory, to powinniśmy dużo więcej dostać, więc chyba się opłacało. Mamy całkiem sporo tych cywilniaczków wbrew pozorom, 43, to jest sporo. Dobra, o, rob mi tak jeszcze, o tak, skorowane imperium. Czemu straciliśmy jednego cywilniaka, co jest? Halo? Proszę oddać cywilniaczki. Ej, nie po... O, dobrze, bardzo dobrze, super, o to chodziło. Nie wiem, czy to nie jest pora, żeby powoli militarki trzaskać. Już czaję, ja się zastanawiałem, którą ścieżkę my chcemy wybrać. Znaczy i tak byśmy wybrali ścieżkę rozwoju przemysłu w naszym sercu, naszego imperium, w Heartlandzie. Wydaje mi się mocniejsze. Znaczy tu jest fajny buścik, bo dostajemy, a wam akurat zasłaniam, może tak wam pokażę, o widzicie. Max Factory States i Local Construction Speed, a tutaj dostajemy Resource i Production Efficiency Growth. To jest chyba będzie lepsze dla nas. Ale tak czy siak się zablokowało. No dobra, to lecimy. Bo to byśmy musieli wtedy zrobić tą stronę. Trzecia międzynarodówka. Czerwony gigant rośnie. Niedobrze, kto dołączy do tej mi śmiesznej międzynarodówki? Aha, ich papecik, ich budynek dołączył. No dobra, niech będzie. Francja wypowiedziała wojnę Belgii. I Belgowie podeszli pod Paryż. Nie tylko my mamy swój język. Reforma. Wrzuć do czołgów? Do czołgów. Nie do czołgów, do przemysłu wrzuć, bo jeszcze my na tym etapie mamy rzeczy do przemysłu. No niesamowite. Skoda. Tak. Niedobrze, Czarnogóra skapitulowała. I teraz od południa weszli tutaj bolszewicy. Nazywajmy rzeczy po imieniu. To są ten Aleksander I, ten monarcha, on sprzedał duszę czerwonym. O tak. On jest... sprzedał się. Musimy jakoś teraz się tutaj utrzymać. Jest niesamowita szansa. Możemy spróbować zrobić kociołek. Odciąć to wszystko, co przed chwilą zajęło Czarnogórę. Aż wiecie co? Nawet wrzucę... tak, w sumie Army Experience... Ej, to jeszcze jest stara metoda, że tutaj jeszcze ci dodają Army Experience ci militarni generowie. Nie tylko ci najwyższe dowództwa, ale ci też dają, okej. Okay. Damy radę? Dacie radę? Towarzysze! Dwie dywizje! No, Belgia skapitulowała. No, Francuzi. No, Imperium Napoleona powstaje. Niedobrze. Sowieci wypowiedzieli wojnę Afganistanowi! Dobrze! Zabrali stąd dywizję ochotników! Ej, mamy szansę teraz, co prawda pod Sarajewo podeszli, ale teraz mamy większe szanse. O tak! Kontrofensywa! O tak! Wystarczyło ich wyczekać. O, nasz pierwsza wojna, totalenkrieg. O tak. A gdzie ty tym koniem jedziesz, panie koniu? Patrzcie to, teraz się będzie działo, pa! Kociołek, dobra. Co Zajączek mówił? Co Zajączek nauczał odnośnie wojen domowych? Tego typu. Najważniejsze jest wyrobienie sobie przewagi w dywizjach, bo tu wszyscy mają gówniane dywizje i najważniejsze jest, żeby mieć więcej dywizji niż przeciwnik. Wtedy możesz manewrować, kociołkować i zwyciężać. Zanotować, jak ktoś jeszcze nie wie. Dobrze. I może jest to kociołek z jednej dywizji, ale zawsze coś. Każda dywizja na wagę złota. Zobaczcie, jakie przełamanie frontu. Jezu, jakie to piękne. Co robimy? Wyszukujemy okazji. Kolejna możliwość odcięcia... Kurde, to miała być seria językowa, jest seria poradnikowa. Pełna dywizja w sumie zostaje, ta obita atakuje. Pruska inwazja na Saksonii. Czy powinniśmy się tym martwić?
Saksonia nie była w naszej strefie wpływów, co prawda wydłuża nam granice. No nic, załóżmy, że Niemcy się bawią na własnym podwóreczku. Wiecie co, zacznijmy więcej armii. Oj, to aż 150 kosztujesz. I jaki ty drogi jesteś, co jest? Ale byśmy chcieli Zera i Erwina. Daj 0,12. Już jesteśmy blisko, potrzymałem jeszcze chwilę na niego. Saksonia błaga nas o pomoc, teraz trzeba było dążyć naszego sojuszu. Trzeba było zdążyć naszego sojuszu. Ej, podoba mi się. Jesteśmy obrońcami Europy, no. Jak teraz wejdziemy do wojny, zginiemy, nie? Nasze dywizje nadal nie mają karabinów. Widzicie, dalej te dywizje są puste. Są w serduszku, które wam przepinam pod komentarzami. Albo... czy oni oszaleli? Teraz jest za późno, teraz jest za późno. Ja wiem, że to boostuje Niemcy, że jakbyśmy teraz ich zaatakowali, to powinien być było łatwe zwycięstwo, ale na potrzeby endzigowej serii dajemy im się rozwinąć. Dobra, dzięki temu wrzucimy Erwina Rommla. Ale trzymamy kciuki, powodzenia. Good job. Realpolitik to się nazywa. Research Society odblokowaliśmy. Gross Kaiserwerke. Max Factory in States Factory Output. Dockyard Output. Może te lotniskowce 4 do wojny? Belgrad zaczęliśmy szturmować i Kosowo, także symbolicznie. A, i kolejny slot. Kolejny slocik. No jego by go wykorzystać. Kanoncy, jest, przydatne, od razu. Ruscy finansują włoskich komunistów. Bebici zostanie komunistą. Belgrad zdobyliśmy! Piękny Enzik. Proszę bardzo, piękny Enzik. Nie musisz dziękować, nie musisz dordę. Demokratyczny, socjaldemokracja, no. Nie oszukujmy się, socjaldemokracja. Szkoda, że nie monarchia, ale no, monarchia była po stronie komunistów. Skoda Armor? Szkoda, że tego nie możemy mana wrzucić, bo to soft. Chociaż Armor, Hard Attack. Dobra, daj tą Skodę, bo tego mana pewnie to gdzieś trzeba tutaj odblokowywać daleko. Skończyliśmy drzewko przemysłowe. No to pora trochę realpolitik uskuteczniać. Zaczynamy politykę, znaczy dyplomację zaczynamy. Free State of Westphalia. No, fajnie. Wyzwolenie Hanoweru. Ej, Hamburg Conference. Ej, Hamburg był niepodległy, bo nawet nie zwróciłem uwagi. Ej, nie podoba mi się ten Elstrum. Myślałem, że to będzie Gering. Z Geringiem to przynajmniej wiemy, z jakim rozmiarem człowieka się mierzymy. Narodowi syndykaliści, jak ja im tego zazdroszczę, co? Treaty of Vienna. Nadchodzą mroczne czasy. Dobrze. Ale nie mroczne dla nas, bo to nam otwiera ścieżkę rozwoju, szczęścia i dost... O, cztery militarki. O, bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Powoli wysyłamy dywizję na granicę, zabrada się dalej szkolą, ale trzeba uważać. Naczelne dowództwo otrzymał ku trzeba. Tu nie ma czasu na przelewki, tak. Tu trzeba odpowiednich ludzi na odpowiednim miejscu. Co? Komuni... Ej, oni wszędzie mi wysyłają tych Rumunia dołączyła! Co? Karol II! Czyś ty zwariował? Przecież to są bolszewicy! Co jest? No. No to na pytanie, czy z Bałkanami też będziemy walczyć, super. Dobrze, że udało się ten, Jugosławię, znaczy Serbię pokonać. Malutki sukces. The next Bruder Krieg is coming. I ta śmierć nasza, szumniak. Fajnie, podoba mi się. Ty, a co by się stało, jakbyśmy wprowadzili masową motoryzację naszej armii? Co złego może się stać? Ile traków brakuje? Ej, tylko 2000 ciężarówek, to nie jest dużo. Problem jest taki, że my gumy nie posiadamy. I tej gumy posiadać nie będziemy, chyba że zaczniemy synetyki robić, prawda? Prawda? O Jezus, mamy papeta w Afryce, co jest? On nawet nazwy nie ma, ale jest papet. Franz Ritter von Epp. No na dywizję ma, co jest? Ty coś wydobywasz? Aha, to... Wartościowa Afryka, to jest 30 gumy, no. A ten jakiś kawałek Sahary, no dobra, może nie Sahary, ale... No Tanganyika, Nairobi, Kenia, no to takie... Coś tu powinno być w tej Kenii, nie? To jest etap, gdzie zaczynamy badać ropę sydentyczną. My ropy trochę mamy, z gumą będzie problem, więc trzeba będzie tych sydentyków troszeczkę ponastawiać, jeżeli zostaniemy otoczeni i odcięci od skupowania surowców. Możemy zmniejszyć, a to autonomię Bawarii, okej. Okay. Stać nas na to, stać. Okej, okay. Nie chcemy go integrować, ale zmniejszenie autonomii Bawarii, oni dostali chyba ducha narodowego, że jak nam się udało ich spacyfikować wtedy, to... powinniśmy trochę więcej fabryczek od nich dostać. W ogóle lecimy na raz, dwa, trzy, prawie cztery slociszcze. I już militarki trzepiemy od jakiegoś czasu. Powstała...
Konfederacja Północno-Niemiecka. No cóż, pozwoliliśmy Niemcom. Ej, to w ogóle są Niemcy, to już nie są Prusa, są Niemcy. Ej, od kiedy oni nazwali się Niemcami? Jedyny naród niemiecki to jest w Austrii. No, to są zdrajcy. Zdrajcy i wykrzyciele, a dodatkowo narodowi syndykaliści, więc im zazdrościmy. Dobra, tutaj wam podziękuję za uwagę. Mamy listopad 38. W kolejnym odcinku chyba powinna czas już czekać wojna. Nie jest źle. Jeżeli wszyscy nie zaatakują nas jednocześnie, to nawet mamy szansę. Nawet mamy szansę z tymi debuffami i zboostowanymi przeciwnikami. Tak, mamy szansę. Cóż, łapek w górę, soczysty komentarz. Trzymajcie się do jutra. Na razie.